kupiłam ci kargon. Mi? No tobie. Myślałam, że do pralki, ale z nią wszystko w porządku. No z pralką wszystko w porządku, ale tobie tak bęben wyjebało, to sobie pomyślałam, że trzeba po prostu jakiegoś kargona użyć. Słuchaj, za 2 tygodnie idziemy na vacation, na wakacje życia. No cały rok czekam na te wakacje, a ty masz taki bęben, że hejozyna, mógłbyś zacząć się odchudzać. Człowieku, przecież jak ty wyglądasz? Ja ci mówiłem, mi mało brakuje, a wyglądam jak Achilles. Myślałam, że za te pieniądze zaoszczędzone, co tobie, nie musimy kupować większych ciuchów. Może byśmy pojechali, by może bym sobie kupiła jakieś nowe łaszki na vacation. Przecież ty masz więcej łachów niż całe centrum handlowe. Ha, więcej łachów? No bo wiesz, ja lubię mieć dużo ciuszków, a w ogóle nie mam tej sukienki, co sobie upatrzyłam, bo ja lubię mieć dużo. Ja lubię, jak mi się wysypuje. Ja lubię po prostu ten poziom wysypki. Ja lubię mieć wysypkę, ale nie na mordzie, tylko w szafie. Achilles, a z tym dużo, to szkoda, że o tym nie myślałam, jak cię poznałam. Ja też myślałam, że cycki masz dużo, ale potem dowiedziałem się, co to są staniki push-up. Świnia. Brzuch też miałaś mieć płaski, ale zmylimy ten pieprzyk na plecach, podobny do pępka. Świnia jesteś, wiesz? To ja tylko ci powiedziałam, że masz duży bęben, jak trzeba ci kalgon dać, a to od razu mi tak ciśniesz, że ja mam ładne cycuszki, to push-upek to taki malutki jest, taki... A pępka nie mam na plecach. To dranisko, to takie wychowane na tym, ja ci kotleta, to więcej nie zrobię. Cham jesteś, stary, wiesz, cham jesteś. Ja tylko chciałam po prostu, żebyś fajnie na plaży wyglądał, żebyś przy takiej lasce się zajebiście prezentował, że jak będziemy rozkładać te parawany i to wszystko, żebyś po prostu miał jakąś fajną prezencję. A chilecie ty, a to od razu mi ciśniesz cycki brzuch. Ja jestem płaska, znaczy ja nie jestem płaska, ja mam płaski brzuch. Dlaczego ty jesteś taki? Dlaczego jak ja ci tylko jedną rzecz powiem, to od razu się musisz tak irytować, od razu musisz mi cisnąć po bandzie. Jesteś po prostu okropny, wiesz co? Ja się dziwię, że w ogóle ja z tobą tyle wytrzymuję, ja w ogóle to toleruję. Wredota taka. Dobra, idę smażyć te kotlety na obiad. Naprawdę? Zrobisz kotleciki na obiad? A jakie? Schabowe czy mielone? No zrobię schabowe, takie mocno, mocno rozbite, bo przyzwyczajony jestem do płaskich rzeczy. Wiesz co, ty draniu ty! Do płaskich rzeczy, żebym ja była przyzwyczajona do płaskich rzeczy, wiesz co? A ja idę zrobić na kolację frankfurterki, wiesz co? Bo już te wielkie kiełbasy to już mi się przejadły. Płaski kotlet, kuźwa, madafaka. No i to jest właśnie chłop, to jest właśnie wsparcie, to jest moja